Taka wystawka. Będziemy się wyciągać. Ostatnia osoba zostaje w pilnej łódki. Ale jakbyśmy puścili... Dzień dobry, ja poproszę Mojito. Ale jakbyśmy już rozciągnęli V Krota, to byśmy mógł się zjeżdżać tutaj na latarniach. Nie, ale sobie, czekaj, jakbyśmy ten zapasowy V wzięli i wybijałbyś się z dziobu i leciał jak Tarzan, tylko musiałbyś tą stroną, żeby wiatr się popychał. I tu byś lądował. Albo przebieg twoich pokładzie. Właśnie tam było trochę lepsze miejsce, że można wolongiem przejść przez tych Francuzów, jakby nie widzieli. I oni mieli trawę. Też przegnięty do góry, ale mieli. I to wszystko dlatego, że jest ciężko wyjść. Cieszę się, chociaż bardzo mi żal tych wszystkich, których Januszek sponiewierał. No. Ale z drugiej strony cieszę się, że nas nie ma. Dobry. Wczoraj po tygodniowym postoju w Kalamacie, spowodowanym przez Medicane Janos, wyruszyliśmy w końcu na morze i popłynęliśmy do Porto Cayos. W międzyczasie musieliśmy zadecydować, co robimy dalej i w sumie to zadecydowaliśmy, że płyniemy na Kretę. Wygląda na to, że mamy całkiem fajne okienko pogodowe, żeby popłynąć, chwilę tam zostać, a potem wrócić. No i cóż, dzisiaj wyruszamy z Porto Cayos. Na Krecie powinniśmy być jutro wieczorem z drobnym przystankiem po drodze. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Jesteśmy jedną z dwóch żeglówek, które obecnie kupują ponton w Kitirze. Krystalicznie czysta woda. Jesteśmy na wyspie Kitira. Wstąpiliśmy tutaj na krótki, tak naprawdę kilkugodzinny postój w drodze na Kretę. Samo miejsce jest niesamowite. Zatoka ma krystalicznie czystą wodę. Mnóstwo ryb, jest piaskowa plaża. I sama zatoczka wygląda niesamowicie malowniczo. Jest półokrągła, otoczona białymi domkami z niebieskimi elementami.
tak jak to wszyscy znamy z widoków z Grecji. No i cóż, my teraz idziemy na Stare Miasto, na które niestety musimy się wspiąć pod dosyć dużą górę i zobaczymy, jak to wygląda tam. Z tym, że właśnie będziemy wchodzić nad ten zamek nad za tobą? Dam radę. No to hop. No więc obawialiśmy się trochę wspinania pod górę, więc postanowiliśmy spróbować szczęścia, no i w zasadzie wystawiliśmy kciuka na pierwszy samochód, który zobaczyliśmy i od razu sympatyczni starsi Grecy zatrzymali się, żeby nas podwieźć. I w sumie dobrze, bo prawdopodobnie wychodzilibyśmy jeszcze przez pół godziny albo dłużej. Także jesteśmy już w Chorze, na Starym Mieście. Jest przepięknie. Nie trzeba było cały czas dzwonić. Ale te skróty były. Sport jest. No. Przechodziliście przez Stare Miasto? Nie. Pięknie. Tam na dole? Nie, tutaj, na górze. Nasza łódka znajduje się dokładnie tam, a my w wolnej chwili wyszliśmy ponad 200 metrów do Starego Miasta, które znajduje się właśnie na takim bardzo wysokim klifie. I jeszcze nad miastem góruje zamek, na którym jesteśmy w tym momencie. Dlatego widok stąd jest niesamowity. W oddali gdzieś tam majaczy jeszcze Kreta. Z drugiej strony widać Pelopones, także no, jest niesamowicie. Za mną to, co widać, taki kontur mały, to jest odległa 25 mil wyspa Antikythira, dużo mniejsza od Kityry. A jeszcze dalej, około 50 mil od nas, znajduje się Kreta, której no, można dostrzec delikatny zarys w tle. Powoli dopływamy do Krety, zbliżamy się do Chani, zostało nam jakieś 15 mil. Jest to bardzo fajny przelot. Mamy troszkę wiatru, tak w sam raz, żeby popływać. Nawet postawiliśmy na pewien moment spinnakera, więc bardzo, bardzo fajnie. Teraz płyniemy w sumie na Genui i Grocie, takim motylem, więc nie narzekamy na wiatr. Mogłoby troszkę więcej wiać, ale nie zapeszajmy. No i cóż. Na Krecie planujemy pożyczyć auto i pozwiedzać troszkę, ale to na pewno pokażemy.
nasza trzecia próba kotwiczenia w Hani. Najpierw myśleliśmy, że załapiemy się na jakiś mooring, ale okazało się, że wszystkie są praktycznie bezużyteczne i są tylko liny wrzucone do wody. Wojtek już jest na brzegu. Próbujemy teraz kotwicą, natomiast jest bardzo dużo kamieni. Co? Jeszcze. To jest 2-4. Niko, dam radę się brzuchem rzucić na to. No właśnie, jakby tu była lina, to się mylta, to byś się mówił, że nie podciągnął w wygodę. Ale to było takie... Sarenka. Cześć, pozdrawiamy z Hani. Udało nam się zakotwiczyć za trzecim razem. Także mamy dość spoko miejscówkę. Jutro też jedna łódka o 10 wypływa, więc mamy tutaj taki plan, żeby ukraść im mooringa, ponieważ chcemy tutaj po prostu zostać na 5-6 dni, więc przydałby się ten mooring. Natomiast idziemy już pomału zwiedzać miasto i oczywiście tu zjeść standardowo. To jest raki, czyli domowa rakija, shipuro, czyli taki napar z winogron. Ja was. Powinien nam zrobić tak kamerą? To w drugą stronę. Nie jest mocne. Brzydliwe jak rakija. I'm looking.